Jeszcze proszę o uwagę na temat jednomandatowych okręgów. Znaczy, ja będę głosował za tym. Zresztą w niektórych wyborach są rozsądne. Natomiast ja przy obecnym systemie nie przywiązuję do tego większej wagi, bo wie pan, na Ukrainie zrobili jednomandatowe wybory i czy prędzej wrócili do mieszkania. Wie pan dlaczego? Bo w wyborach zaczęli wygrywać miejscowi mafiozi. Jak jest mały okręg wyborczy, tak, on ma dużo pieniędzy, on zastraszy pozostałych i wygrywa wybory. Także to ma swoje wady. Jest złudzeniem oczywiście, że prezesi partii nie będą mieli nic do powiedzenia. Przeciwnie. Dzisiaj jak jest tam lista na Śląsku, jest 17 mandatów, tak? Czyli na liście może 34 posłów. To prezes na pierwszych trzech czy czterech, a reszta tam się pedłuje, włoży w to trochę pieniędzy, wysiłku, może wygrać. A jak będą jednomandatowe, to każdego kandydata partii prezes będzie obsadzał sam. Także nie miejmy żadnych złudzeń. Oczywiście. Wtedy ten odrzucony może wystartować samodzielnie, odebrać głosy. Także on nie może tak całkiem lekceważyć tej popularności człowieka. Nie jest tak. No. Ma swoje zalety. Wydaje się, że takie państwa jak Ameryka, Wielka Brytania, gdzie mają jednomandatowe, mają się lepiej. Ale jest pytanie, czy to nie jest takie złudzenie, bo statystycznie, bo wie pan na przykład, że im więcej jednostek straży pożarnej wyjeżdża do pożaru, tym większe straty są wydane przez pożar. Oczywiście to nie jest tak, że straż powoduje pożary, tylko dlatego, że im większy pożar, tym więcej jednostek straży pożarnej wyjeżdża. No i wtedy oczywiście straty są też większe, dlatego że pożar był większy, nie dlatego, że więcej straży pojechało. No, to jest takie złudzenie, że po prostu Anglicy i Amerykanie są mądrzejsi politycznie i dlatego wybrali ten system i dlatego, że są mądrzejsi politycznie, to mają z innych powodów mają korzyści. Nie wiemy dokładnie, jak to jest, prawda? Nie wiemy dokładnie, jak to jest. Ja bym na tym głosował, powtarzam, bo mam już dość tego. Obecny system jest najgłupszy z możliwych. Bo zobaczcie państwo, w systemie proporcjonalnym, prawdziwym, tak jak było przed wojną w Polsce, tam człowiek głosował tylko na numer partii. Pisał jedynkę, trójkę, piątkę. Partia miała listę krajową i jak tam z listy wyszło z proporcjonalnym, że ma tam 70 mandatów, to wchodziło 71, prawda, z ludzi. I jak stawił się złodziej albo idiota, to wszyscy mieli pretensje do prezesa, że wstawił go na listę. W wyborach większościowych wybierają wyborcy, no jak wybiorą idiota albo złodzieja, no to oni są winni. A w tych wyborach nie ma winnego. Jak się trafi idiota albo złodziej, to ludzie mówią, dlaczego panie prezesie nie był na listę? Oni mówią, przecież wyście głosowali, mogliście wybrać innego z tej listy. I nie ma winnego. Także to jest ta mieszanka systemów jest najgłupsza na świecie i będę głosował za każdym, albo za czysto proporcjonalnym, albo za czysto jednomandatowym, byle się tego idiotyzmu pozbyć.